traktat naszej współpracy. I dlatego, no, nawiązując do tego, co mówiła moja koleżanka Jadwiga Wiśniewska, no, posłowie w Parlamencie Europejskim wystąpili w tej sprawie z inicjatywą międzypartyjną, dlatego że tam była i pani poseł, i był poseł Poręba, i poseł Orzuk, ale był też pan poseł Liberacki, był pan poseł Iwaszkiewicz. To była szeroka, poseł Grzyb z koalicji rządowej. To była szeroka międzypartyjna inicjatywa i w moim przekonaniu oczywiście, że rząd powinien otwarcie mówić o pogwałceniu reguł unijnych, ale też rzeczą bardzo dobrą, no ja nie jestem upoważniony do zgłaszania wniosków, mogę tylko wyrazić opinię i przekazać sugestie. W moim przekonaniu rzeczą bardzo dobrą byłaby opinia wspólnie wyrażona przez 3 komisje sejmowe z udziałem Komisji Europejskiej, przekazana Parlamentowi Europejskiemu, przekazana innym instytucjom Unii Europejskiej, domagająca się w imieniu Polski po prostu poszanowania reguł unijnych, poszanowania reguł konkurencji. A wspólne reguły mają to do siebie, że raz są korzystne dla jednej strony, drugi raz dla innej. Z reguły były korzystne do tej pory dla tej strony, która ma przewagę. Więc nasi niemieccy partnerzy muszą się pogodzić z tym, że od czasu do czasu fakt, że praca w Polsce jest ciągle jeszcze tańsza, no będzie działać również na naszą korzyść. My od czasu do czasu do przewagi konkurencyjnej też mamy prawo i nasi partnerzy z tym się muszą pogodzić. Także jak mówię, no to jest oczywiście kwestia inicjatywy kierownictw poszczególnych komisji i pani, panów posłów, ale wydaje mi się, że z punktu widzenia naszej akcji na forum Unii Europejskiej byłoby rzeczą dogodną, gdyby w tej sprawie bardzo zdecydowaną, bardzo jasną opinię wyraziły wspólnie 3 komisje sejmowe. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Arkadiusza Litwińskiego. Dziękuję. Szanowni Państwo, znaczy ja po pierwsze chcę powiedzieć i podziękować za taką niezależnie od i tak dość konstruktywnej treści, za taką formę wypowiedzi dzisiejszych tutaj naszych gości, czyli eurodeputowanych. I to jest chyba mimo wszystko budujące w tej dzisiejszej naszej rozmowie, że i tak można o tym dyskutować, po pierwsze. Po drugie, nie miałbym też i nie mam mimo wszystko pretensji, ale apeluję o to, żeby ograniczyć te nieco inne, nieco inaczej motywowane, nieco inaczej dźwięczne wypowiedzi niektórych moich kolegów parlamentarzystów polskich. Nie jestem naiwny. Wiem, że na tak licznym posiedzeniu, jeszcze transmitowanym medialnie, istnieje taka pokusa, ale przede wszystkim powinna nam przyświecać zasada ogólna, żebyśmy doprowadzili wspólnie do jak najszybszego sukcesu. I bierzmy przykład z eurodeputowanych. Jeżeli potrafią współpracować, to my też starajmy się wokół tego skupiać, a nie poszukiwać doraźnych, podyktowanych być może kalendarzem wyborczych, jakichś, bym powiedział, niepotrzebnych podziałów. Szanujmy różnice, unikajmy podziałów. A teraz 3 pytania do Panie Ministrze. Pierwsze. Jestem realistą, może na granicy pesymizmu, ale obawiam się, że do planowanego na bodajże 27 kwietnia bieżącego roku szczytu rządowego polsko-niemieckiego ten temat nie będzie jeszcze definitywnie rozstrzygnięty. A co za tym, obojętnie czy w formule gdyby rozstrzygnięcia tego przed Komisją Europejską, czy w formule, co byłoby najlepsze, albo równie dobre, jakiejś bilateralnej umowy z Niemcami. Więc pytanie jest, czy rozważacie Państwo, no bo to pewnie już jest kształtowane, jeśli nie zostało ukształtowane, ażeby w agendzie rozmów tego polsko-niemieckiego szczytu rządowego również i znalazła się ta kwestia. Moim zdaniem jedna z wiodących, jeżeli chodzi o relacje gospodarcze, nie mówimy o sprawach geopolitycznych. Chociaż i geopolityka przecież się opiera na, wbrew pozorom, gospodarce. Drugie pytanie. Czy zespół międzyresortowy, który rozpoczął swoje działanie i który niezależnie od tej kwestii polsko-niemieckiej, czy od tej kwestii niemieckiej, stawek minimalnych,
ma też i za zadanie zająć się wysegregowaniem kwestii o wiele łatwiejszych, zwłaszcza możliwych do załatwienia wyłącznie na poziomie Polski. I czy te kwestie, jakie są ustalenia tego zespołu w tej chwili, bo ja zakładam, że on działa, jeśli nie permanentnie, to bardzo dynamicznie. Jakie są ustalenia, jaki jest harmonogram realizacji tych ustaleń? I trzecie pytanie. To znowu, będąc realistą i zakładając, mam nadzieję, nie, gdyby na wszelki wypadek, ale taki bardziej czarny scenariusz. To znaczy, Komisja Europejska mimo wszystko, no to prawo może, no to tak jak z tą sprawiedliwością w sądzie, prawda? Może być tak, że Komisja Europejska, zakładam taki scenariusz, może być tak, że Komisja Europejska nie podzieli naszego poglądu. Co nie znaczy, że będzie miała rację. Może być też tak, że nasze zabiegi dyplomatyczne albo negocjacyjne i powoływanie się na to, o czym pan marszałek Jurek słusznie mówił, też niewiele dadzą. W tej sytuacji, biorąc pod uwagę, znaczy będąc świadomym dysproporcji, które wciąż między nami występują i politycznych, i przede wszystkim gospodarczych, pytanie stawiam takie, czy polski rząd, ja nie chcę pytać o detale, ale czy polski rząd również analizuje znalezienie takich obszarów, w których moglibyśmy podjąć działania symetryczne. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę pana posła Jerzego Polaczka. Panie przewodniczący, panowie ministrowie, ja krótko przede wszystkim, tak jak tutaj ktoś z moich przedmówców zwrócił uwagę, już to jest chyba trzeci raz ten temat postawiony. Wystąpienie pana ministra Renasiewicza było tylko i wyłącznie większość inwentaryzacją historii tego tematu, także tutaj nic specjalnego żeśmy się nie dowiedzieli. Jedyną rzeczą, która realnie zaistniała w ciągu ostatnich miesięcy, istotną z punktu widzenia firm transportowych i rynku tego, który przecież łącznie zatrudnia setki tysięcy ludzi w Polsce, był telefon pani premier Kopacz do pani kanclerz, który spowodował później spotkanie ministrów pracy i ministra infrastruktury i rozwoju. To był jedyny realny, że tak powiem, wymiar tego, co się wydarzyło. No, sprawa z oczywistych względów urasta nie tylko do problemów prawnych, ale i politycznych, dlatego że to jest papier lakmusowy, na podstawie którego i precedens, na podstawie którego inni silniejsi, można powiedzieć, uczestnicy Unii, zwłaszcza choćby takie państwa jak Francja, obok Niemiec, będą po prostu się na ten precedens powoływać. Ja mam pytanie przede wszystkim konkretne do przedstawicieli Ministerstw Spraw Zagranicznych, Infrastruktury oraz Pracy. Czy rząd nie uważa za racjonalne, w ogóle nie czekając na te kolejne miesiące, powiedzmy, rozpatrywania tego wewnątrz instytucji unijnych, czy nie rozważa kwestii przygotowania skargi do Trybunału Sprawiedliwości, bo mi się wydaje, że ten problem w gruncie rzeczy tak i tak się znajdzie tam, zważywszy choćby na dotychczasowy stan takiej, bym powiedział, labilności w realizowaniu dość istotnych jednak interesów gospodarczych Polski. Tym bardziej, że opinia Biura Analiz Polskiego Sejmu wskazuje tutaj w sposób niebudzący wątpliwości, iż stosowanie przepisów niemieckich w odniesieniu do pracowników polskich przedsiębiorstw, którzy nie są pracownikami delegowanymi, utrudnia korzystanie ze swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług, o których mowa, i narusza prawo Unii Europejskiej. No, można zadać takie poboczne pytanie, jak wygląda symetrycznie obowiązek informacyjny teoretycznie kierowcy firmy niemieckiej, który wjeżdża na teren Polski, jeśli w drugą stronę mamy zobowiązywać polskich przedsiębiorców do wytwarzania dokumentów w języku niemieckim i korespondencji z stosownymi urzędami w tym kraju. Także to jest pytanie, mi się wydaje, istotne, ważne i dobrze, żeby było po prostu nie tylko zanalizowane, ale zainicjowane przez rząd. I drugie pytanie do przedstawiciela MSZ-u.
w szczególności jak ta kwestia w ciągu ostatnich miesięcy była prezentowana w ramach różnych bilateralnych spotkań z odpowiednikami w państwach Unii Europejskiej, bo to jest kluczowy problem dotykający istoty prowadzenia działalności gospodarczej wewnątrz Unii Europejskiej, który powinien być pozbawiony tych dodatkowych elementów biurokratycznych, które wprost uderzają w bardzo silny po prostu segment tego rynku realizowany przez polskie firmy transportowe z udziałem, no przecież dziesiątek tysięcy osób tam pracujących i zatrudnionych. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę pana posła Adama Abramowicza. Panie przewodniczący, wysokie komisje, panie ministrze, pan poinformował nas po raz kolejny o działaniach rządu i rzeczywiście złożył pan tą informację na skutek naszego wniosku, ale pan przecież sobie zdaje sprawę, że posłom nie chodzi o to, że państwo pracujecie, bo wiemy, że w jakimś stopniu pracujecie, bo już tą informację uzyskiwaliśmy, tylko że pracujecie nieskutecznie. No jeżeli tej skuteczności brakuje, czas wpłynie, kolejne państwa patrząc na to, że może można sobie w ten sposób działać, aby wypychać innych przedsiębiorców ze swojego rynku, zaczynają postępować tak samo, to budzi nasze zaniepokojenie. No, państwo jako rząd powinniście w końcu zacząć działać skutecznie. I ja, pan się nie zgodził z tezą posła Tchórzewskiego, z tymi takimi domysłami, dlaczego tak jest, ale takie domysły muszą powstawać, skoro my widzimy, że czas płynie, a rząd no, nie załatwił problemu. I nie odpowiedział pan na bardzo konkretne pytania pana posła Tchórzewskiego. Dlaczego tak miękko działacie? Dlaczego nie został złożony wniosek o zwołanie Rady Europejskiej w tej sprawie? No proszę odpowiedzieć, tak? Dlaczego nie było not dyplomatycznych? No, konkretne pytania pan się prześliznął i zarzuca pan, że no, jakąś mamy teorię nieuprawnione. No, a jakie one mają być, skoro patrzymy, że czas płynie, przedsiębiorcy za chwilę zostaną z tego rynku wyrzuceni lub ograniczona ich działalność, tak, a skuteczności zero. Asymetria, o której mówił poseł Polaczek. Już możecie wprowadzić zasady, że niemieccy kierowcy mają mieć dokumenty w języku polskim i jeżeli takiego dokumentu nie będzie miał, to kara jest 100 tysięcy euro. No przecież jeżeli nie zaczniecie tak działać, no to Niemcy nic nie zrobią, bo przecież oni nie wprowadzili tych zasad dlatego, że się pomylili, tylko dlatego, że bardzo precyzyjnie uderzyli w konkurencyjność naszych polskich firm. No dzisiaj PESA ma problem z homologacją. Nasze firmy wchodzące na rynek spożywczy mają problem ze znalezieniem i inne ze znalezieniem dystrybutorów. No, sprawa producenta okien Fakro, przecież pan zna, że zbierają podpisy sami przedsiębiorcy, bo rząd jakoś nie stoi w ich obronie, żeby tam próbować w Unii Europejskiej zmusić państwa do stosowania reguł, które są podstawą w Unii Europejskiej, reguł swobodnej konkurencji. Nasze firmy są wypychane z rynku, rząd za nimi nie staje, wręcz no, jak widzimy tutaj w tej sprawie firm transportowych, no, robi rząd, pracuje, rozmawia, no, ale czas płynie, skuteczności nie ma żadnej. Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie, które zadał pan poseł Tchórzewski, bo ja bardzo jestem ciekawy tej odpowiedzi oraz na to pytanie posła Polaczka i moje także o tej symetrii. Dlaczego już nie wprowadzacie takich przepisów? Jeżeli polscy przedsiębiorcy mają tłumaczyć dokumenty na niemiecki, no to zasada symetrii jest zasadą do wprowadzenia od ręki z dużymi karami, jeśli tego nie będzie. Bardzo dziękuję panu posłowi. O głos teraz poprosił znowu pan minister. Proszę, pan minister Rynasiewicz. Co to znaczy skuteczność? To w wyniku reakcji polskiego rządu przepisy te nie są egzekwowane przez stronę niemiecką. Po pierwsze, my do państwa też na wielu spotkaniach, rozmawiając z przewoźnikami, prosiliśmy o każdy sygnał dotyczący tego, w jaki sposób służby niemieckie reagują na przewóz towarów przez polskich przewoźników przez Niemcy. Ile jest takich zatrzymań? Do dnia dzisiejszego otrzymaliśmy od przewoźników około 30 takich zgłoszeń, które mówią o tym, że były jakieś reakcje ze strony służb
niemiecki w tej sprawie. To po działaniach rządu, rząd niemiecki przyznał, że nie jest przygotowany do natychmiastowego wejścia w życie tych przepisów i odstąpił od części tych rozwiązań, które przyjął w swoich przepisach, między innymi jak mówimy tutaj o transporcie do z Niemiec czy tranzycie konkretnie, gdzie strona niemiecka zgodziła się z naszą interpretacją i po rozmowach między innymi pani premier Kopacz i naszych ministrów pracy i infrastruktury taka decyzja zapadła. To po naszych działaniach Komisja Europejska wystąpiła do strony niemieckiej o wyjaśnienia w tej sprawie, które akurat, tak państwu powiedziałem pod koniec mojego pierwszego wystąpienia, trafiły w tej chwili do Komisji Europejskiej. Więc co nazywamy tym brakiem skuteczności? Ja rozumiem, że dobrze by było, żeby od razu zawiesić wszystkie przepisy, bo jak czasami tak się wsłuchamy w sens niektórych wypowiedzi, to nie wiem, o co chodziło. No, z kolei teraz tak, jeżeli my byśmy się zachowali tak w stosunku do Niemiec, to musielibyśmy się zachować w stosunku także do innych państw identycznie, tak jak Niemcy, do wszystkich się tak zachowali, do tych, którzy też w stosunku do nas są w porządku w Unii Europejskiej i chcą wspólnie z nami występować przeciwko działaniom dyskryminującym ze strony niemieckiej. Więc ja uważam, że te działania rządu polskiego były skuteczne i są skuteczne. I oczywiście ocena tych działań czy tej skuteczności oczywiście z czasem będzie coraz bardziej widoczna. I ja tylko tyle mogę powiedzieć, że my żadnego elementu, który jest do wykorzystania, bo to państwo mówicie o skardze do Trybunału, o innych reakcjach i tak dalej, żadnego elementu tutaj nie zaniedbamy i takie działania będą podejmowane przez polski rząd. Jeżeli chodzi o działania te, które były podejmowane między innymi przez ministra spraw zagranicznych, to czy to minister Grzegorz Schetyna, czy to minister Trzaskowski, który na bieżąco w zasadzie tą sprawą się zajmuje, na wszystkich spotkaniach ten problem był poruszany ze strony naszych ministrów i w rozmowach ze swoimi odpowiednikami ten problem był poruszany. Podobnie stale jest prowadzony przez wszystkich naszych ambasadorów monitoring tej sprawy. I podobnie też, jeżeli chodzi o ustawę Macron, czyli ustawę tą, która została wprowadzona we Francji. Ona jest również podana w naszej ocenie i 11-12 marca odbędzie się pierwsze spotkanie konsultacyjne pomiędzy stroną polską a francuską. 27 kwietnia kolejne spotkanie ze stroną niemiecką. To są konsultacje międzyrządowe i takie działania są podejmowane. Uważamy, że żaden z tych elementów nie jest zaniedbany. Natomiast ta część wypowiedzi, którą oczywiście ja się zgadzam z, powiem szczerze, to co zacząłem swoją wypowiedź od tego, że dziękowałem tym wszystkim, którzy wspierają te działania zmierzające do zmiany tych przepisów przez Niemcy, bo my takie działania prowadzimy, do tego zmierzamy. Nie? Więc tutaj też, czy to pan marszałek Jurek, czy pan poseł Litwiński, czy również posłowie, którzy w tym duchu się wypowiadają, my dziękujemy za te wypowiedzi. Jeżeli będzie takie stanowisko komisji, trzech komisji połączonych, jesteśmy za. Tak powiedziałem, wszystko, co jest zrobione w tym kierunku, żeby zmusić i żeby doprowadzić do zmiany tych przepisów, każde to działanie jest pozytywne i mile widziane, więc my jesteśmy za. To jest bardzo słuszny wniosek. Chciałem powiedzieć tak jeszcze, że zespół międzyresortowy, który został powołany, oczywiście tak jak to też wygłosił pan poseł Litwiński, przede wszystkim w ostatnim okresie i mam nadzieję, że to jest zrozumiałe ze strony państwa, odbyły się dwa spotkania tego zespołu. Ten problem jak gdyby płacy minimalnej, on jak gdyby zdominował te pierwsze dwa spotkania, ale
Gro pracy, którą my w tym zespole chcemy wykonać, musimy wykonać i będziemy wykonywać, zmierza do przyjęcia pewnych regulacji wewnętrznych, które jak gdyby będą wspierać czy osłaniać tą branżę transportową i też od tego nie chcemy absolutnie uciekać. Nie? Tu chodzi o kwestie dotyczące i obciążeń finansowych i pewnych spraw pracowniczych. No, temat, o który też Państwo ciągle podnosicie i też jest jak gdyby, też na to trzeba patrzeć poprzez ten pryzmat pracy minimalnej, czyli rozstrzygnięcia związanego z uchwałą 7 sędziów, które też chcemy, aby został przyjęty z jednej strony przez pracodawców jako rozwiązanie, które ułatwia im funkcjonowanie w Polsce i na terenie Unii Europejskiej nie tylko, ale również, żeby to było maksymalnie akceptowalne przez tą stronę pracowniczą, nie? Bo jak Państwo doskonale wiecie, na ten czas mamy pewien spór, który jest i który trzeba rozstrzygnąć. Na tym zespole trzeba ten spór rozstrzygać, podobnie jak ta kwestia dotycząca, tak powiedziałem, tej uchwały 7 sędziów, którą chcemy też pójść w takim kierunku, aby jednocześnie nie zawiązywać sobie rąk w odniesieniu do tego, co się dzieje w tej chwili w Komisji Europejskiej. Czy to jest sprawy rosyjskie i tak dalej, i tak dalej. Państwo to doskonale wiecie, branża to doskonale wie, bo uczestniczy w tych spotkaniach. Ale przede wszystkim gro pracy, którą zespół wykonuje i są przygotowane, dotyczą też rozwiązań wewnętrznych, naszych wewnętrznych, bo jest wiele spraw, które trzeba uregulować. Patrząc z punktu widzenia siły tej branży, znaczenia tej branży i naprawdę rząd sobie zdaje doskonale sprawę, że osiągnięcie tej branży jest naprawdę potężne. Jesteśmy dlatego w taki sposób też traktowani teraz w Unii Europejskiej i to akurat przez Niemcy i Francję, ponieważ polski przedsiębiorca potrafił na tym rynku się znaleźć i potrafił zdominować ten rynek i dlatego tak się dzieje. To zdajemy sobie z tego doskonale sprawę i działania rządu idą w kierunku nie tyle, że ochrony, ale też i działań ofensywnych, o których Państwo też mówicie i które będziemy chcieli w najbliższym okresie czasu konsultować z branżą. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Wysokie komisje, mam jeszcze zapisanych do zabrania głosu pana Jana Buczka, pana Macieja Wrońskiego. Kto jeszcze z Państwa chciał się zgłosić? Czyli tak, pan poseł Bogdan Rzońca. Pan Władysław Żero. Dobrze. Pani poseł Jadwiga Wiśniewska. Pan poseł Jerzy Polaczek. Pan Piotr Litwiński, tak. I jeszcze proszę podać swoje nazwiska, bo przepraszam, po prostu nie znam. Kosma Złotowski, europoseł. A pana europosła, przepraszam, mam zapisanego, także przepraszam, dobrze. I proszę podać się nazwiska. Zenon Kopuściński, Forum Związków Zawodowych. Kapuściński, tak? Kopuściński. I jeszcze, proszę. Okej. Okay. Dobrze. Robert, ja muszę pójść. Sekundę, ponieważ tu z przewodniczącym musimy się udać do sali plenarnej. Pozwól Marku tutaj. Podsiadaj i tak po kolei. Będziesz, a tutaj masz Jan Buczek, Maciej Wroński, Piotr Litwiński, Kopuściński, Żońca, Żero, Wiśniewska, Jerzy. Do sali plenarnej muszę pójść. Polaczek. Tutaj przedstawiciel Związku Zawodowego udziela i ten Kosma Złotowski też możesz mu teraz udzielić od razu. Kosma Złotowski i po kolei później, dobrze? A ja zaznaczę tylko zostawię podgłosowany wniosek, bo tu nie wnosi dla rządu. Dobrze. Przepraszam, już kontynuujemy. Bardzo dziękuję. Kontynuujemy posiedzenie. Do głosu zapisało się, z tego co zostawił mi tutaj pan przewodniczący,
9 osób. Czy ktoś jeszcze z Państwa się zgłaszał? W takim razie zamykam listę mówców i oddaję głos panu posłowi Kośmie Złotowskiemu. Proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, problem oczywiście dotyczy nie tylko polskich przedsiębiorstw, ale polskich przedsiębiorstw w największej mierze. Posłowie do Parlamentu Europejskiego z innych krajów oczywiście krytykują to niemieckie rozwiązanie, no ale też patrzą, jakie działania podejmie rząd tego kraju, którego interes najbardziej jest zagrożony, czyli rząd polski. Pan minister mówi, że no tak, my tu robimy, staramy się i właściwie teraz te przepisy nie są egzekwowane. Panie ministrze, te przepisy dzisiaj nie są wprawdzie egzekwowane, ale dokumenty są składane. Te dokumenty muszą być przechowywane przez 5 lat. Nie ma pan minister żadnego zapewnienia strony niemieckiej, że do tych dokumentów za rok, za dwa inspektorzy nie zajrzą i nie zażądają uzupełnienia względnie, nie zażądają zaległych kar. Takich zapewnień strony niemieckiej nie ma, a w każdym razie nie poinformował pan komisji o tym, jakoby one miały być. To jest pierwsza rzecz. Ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego mamy już marzec, dlaczego do dzisiaj nie ma skargi Polski w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości. Ta skarga powinna była być napisana już zanim te przepisy weszły w życie, a wtedy, kiedy weszły, powinna zostać natychmiast złożona. My musimy, polski rząd musi dawać przykład rządom innych państw, a to dlatego, że to właśnie polski interes tutaj najbardziej cierpi. Ja mam wrażenie, że pan minister chce nam powiedzieć mniej więcej tak. No, szanowni państwo, my wiemy, że to jest niekorzystne dla naszych przedsiębiorstw transportowych. Niemcy też wiedzą i my usiłujemy to z tymi Niemcami jakoś sobie tam porozmawiać po cichutku i może oni zmienią zdanie. Panie ministrze, jeżeli nie będzie konkretnych kroków, takich jak skarga w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości, takim jak projekty ustaw mówiące, no, jak to ładnie tutaj zostało określone, podejmujące symetryczne kroki wobec przedsiębiorstw spoza Polski. No, szanowni państwo, 90% prasy regionalnej w Polsce należy do kapitału niemieckiego. Czy nie można napisać projektu ustawy i złożyć go do pierwszego czytania w Sejmie, że polscy obywatele zatrudnieni w tego rodzaju przedsiębiorstwach muszą otrzymywać pensje takie same jak na porównywalnych stanowiskach w Niemczech? I wtedy redaktor naczelny gazety, powiedzmy, pomorskiej musiałby dostawać pensję redaktora naczelnego Hannoversche Allgemeine Zeitung. To jest możliwe. Trzeba taki przepis sformułować, taki projekt wprowadzić przynajmniej do pierwszego czytania. Jeżeli zobaczą inni, że my jesteśmy tutaj dość stanowczy, to do takiej koalicji się dołączą. Jeżeli natomiast inni widzą, że Polska jest rozlazła, że Polska nie bardzo wie, co ma zrobić, że Polska gdzieś tam po kątach gada, a ministrowie po kątach płaczą, to nikt się tym nie przejmie i te przepisy za pół roku będą nie tylko obowiązywać, ale będą także skrupulatnie egzekwowane. A nasze ciężarówki będą jeździły tylko między Zakopanem a Krakowem. Dziękuję. Bardzo dziękuję. O zabranie głosu proszę pana posła Bogdana Rzańcę. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ta dzisiejsza debata to też trochę taka debata na temat sprawności Komisji Europejskiej, bo w gruncie rzeczy, z tego co wiem, być może się mylę, Komisja Europejska zadawała pytanie Berlinowi, mówiąc umownie Niemcom. I z tego co słyszałem, faktycznie odpowiedź strony niemieckiej miała napłynąć 3 marca, czyli właściwie dzisiaj. Stąd moje pytanie, czy pan minister Renasiewicz może wie o działaniach ministra Andrzeja Dychy, który dzisiaj przebywa w Brukseli. Jest posiedzenie ministrów, wiceministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej do spraw ochrony rynku. No i zdaje się, że pan minister Dycha w tej chwili w różnych
mediach opowiada o tym, że jest oczekiwanie od Berlina w dniu 3 marca na stanowisko czy na pytania zadane przez Komisję Europejską. No ja to pytanie właśnie w tej chwili może zadaję, bo być może wystarczy zadzwonić do Brukseli w tej chwili i być może odpowiedź już jest. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. O zabranie głosu proszę panią europosłankę Jadwigę Wiśniewską. Panie Przewodniczący, dziękuję bardzo. Panie Ministrze, otóż właśnie przed chwilą dostałam odpowiedź z Komisji, którą, jeśli Pan Przewodniczący pozwoli, zacytuję. Decyzja rządu Niemiec o wprowadzeniu jako 22 kraju w Unii Europejskiej minimalnego wynagrodzenia za pracę jest w pełni zgodna z polityką społecznego zaangażowania Komisji. W zakresie, w jakim przepisy ustawy o płacy minimalnej mają zastosowanie do wszelkich operacji transportu międzynarodowego, w tym do tranzytu i kabotażu, podlegają one obecnie analizie Komisji. W tym celu Komisja skierowała do władz niemieckich prośbę o sprecyzowanie ważnego interesu społecznego i objaśnienie konieczności wprowadzenia minimalnego wynagrodzenia w tym sektorze, w szczególności w odniesieniu do działań, które nie wymagają załadunku ani rozładunku w Niemczech. Komisja stara się również wyjaśnić kwestię konieczności wprowadzenia mechanizmów egzekwowania i wymogów administracyjnych związanych z systemem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zgodność niemieckiej ustawy z prawem unijnym, w szczególności pod kątem poszanowania zasady proporcjonalności, zostanie poddana ocenie w celu zagwarantowania, że nie doprowadzi do nadmiernego ograniczania swobodnego przepływu towarów oraz ani swobody świadczenia usług. W oparciu o ocenę wyjaśnień, które zostaną przedłożone przez Komisję, przez władze niemieckie, przepraszam, Komisja podejmie decyzję w sprawie ewentualnego podjęcia odpowiednich kroków. Komisja poinformuje szanownych posłów o wynikach tej analizy. Tak więc z tej odpowiedzi wynika, że jest jeszcze czas, panie ministrze, na działanie i na prowadzenie naprawdę takich bardzo konkretnych rozmów. I proszę spróbować podnieść ten argument, który w swej wypowiedzi podnosiłam, Niemcy oparły swoje przepisy o unijną dyrektywę o delegowaniu pracowników, natomiast kierowców realizujących międzynarodowe przewozy nie można traktować jako delegowanych do pracy w innym kraju, lecz jako odbywających podróż służbową. Być może ta sugestia przyczyni się do tego, że Komisja jednak stanie po stronie transportowców. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani poseł i proszę o zabranie głosu pana posła Jerzego Polaczka. Dziękuję panie przewodniczący. Ja poprosiłem jeszcze drugi raz też na chwilę o zabranie głosu, bo chciałbym jeszcze raz stanowczo prosić przedstawicieli rządu o odpowiedź na pytanie w sprawie złożenia skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii, nie czekając na te rozstrzygnięcia wewnętrzne instytucji europejskich. Mówił tutaj już o tym przed chwilą pan eurodeputowany Kosma Złotowski. Także ponawiam to pytanie, na jakim ewentualnie etapie jest analiza prawna tej kwestii, tym bardziej, że upływają kolejne po prostu miesiące, choćby w świetle tego, co pani poseł Jadwiga Wiśniewska mówiła, no nie zanosi się tutaj na szybkie rozstrzygnięcie. I druga kwestia, ona jest kwestią nie tylko polityczną, ale też bardzo merytoryczną, a brakuje tego i nigdy, chyba mi się wydaje, w poprzednich dyskusjach nikt z państwa do tego się problemu nie odniósł, ale ja chciałbym się zapytać wprost, jak wyglądała w tej i wygląda w tej kwestii korespondencja dotycząca problemu wdrożenia w Niemczech nowej ustawy o płacy minimalnej, jeśli chodzi o stanowisko polskiego rządu przesłane do pana Donalda Tuska, przewodniczącego Rady Europejskiej. Na ile, bym powiedział, przewodniczący, prezydent Europy w tej kwestii był szczegółowo informowany
przez przedstawicieli rządu i ewentualnie jakie z tych kontaktów płyną wnioski. A na poparcie tutaj tego pytania, które zadaję w tej chwili, proszę oczywiście o odpowiedź na niego, jest to, że kilka dni temu prasa tutaj pisała o tym, iż prezydent Europy, przewodniczący Rady pan Tusk spotkał się na posiedzeniu zarządu Platformy Obywatelskiej na Pomorzu, gdzie pojawiła się również pani premier, jeszcze kilka innych osób, ministrów i dyskutowano o przyszłości grupy Energa. Na spotkaniu, bym powiedział, tutaj wewnętrznym, regionalnym, dyskutowano o przyszłości bardzo dobrze. Natomiast pytanie jest w świetle takie, czy w ciągu ostatnich kilku miesięcy przewodniczący Rady Europejskiej znalazł czas na to, by z przedstawicielami rządu osobiście się spotkać i omówić kwestię wdrożenia tych przepisów niemieckich, które głęboko ingerują w konkurencyjność transportu, w swobodę przepływu towarów na już, można powiedzieć, poziomie ogólnoeuropejskim, no bo to jest jednak bardzo istotne, potencjalne naruszenie prawa europejskiego. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie pośle. Do głosu jest jeszcze zapisanych 6 osób spośród zaproszonych gości, ale widzę, że pan minister sygnalizuje, żeby odpowiedzieć od razu, także proszę pana ministra o udzielenie odpowiedzi, a potem państwu oczywiście udzielę głos. Panie przewodniczący, wysokie komisje, szanowni goście, więc tak, z tych informacji, które ja posiadam, to wynika w ten sposób, że oczywiście my nie mówimy, że nie chcemy, że w jakimś tam, na jakimś tam etapie naszych działań nie dojdzie do wykorzystania tej instytucji skargi do Trybunału Sprawiedliwości. Może dojść, tylko nigdy w przypadku Komisji Europejskiej nie było tak, że bez wyczerpania tych działań, które są możliwe na poziomie europejskim, od razu wykorzystujemy akurat tą instytucję. Dlatego istnieje właściwa kolej rzeczy. Działania związane z tym, co nam umożliwia prawo europejskie na poziomie Komisji Europejskiej. I skarga do Trybunału jest tą ostatecznością. Jeżeli te działania są nieskuteczne, a my dalej uważamy, że mamy rację, jesteśmy skrzywdzeni, to oczywiście takie działania są podejmowane. Z tego, co mnie informowano, tą instytucję wykorzystywano w ten sposób czterokrotnie. W taki sposób. Natomiast jeżeli chodzi, bo tu powtarza się ten wątek dotyczący dyrektywy o delegowaniu, więc oddam głos pani dyrektor i postaramy się wyjaśnić nasz punkt widzenia. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. W odniesieniu do pytania tutaj pani poseł i delegowania pracowników, to my przeanalizowaliśmy przepisy niemieckie na tyle, ile jesteśmy w stanie oczywiście je przeanalizować i Niemcy w uzasadnieniu do ustawy MILOG nie powołują się na dyrektywę o delegowaniu pracowników. Nie twierdzą, że jest to wdrożenie dyrektywy. Nawet w formularzu, który jest na stronie COL i który powinien być wypełniony przez pracowników delegowanych lub przez pracowników w branży transportowej, są dwie podstawy prawne. Pierwsza podstawa prawna to jest ustawa o delegowaniu pracowników, a druga ustawa to jest ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i też w bilateralnych rozmowach Niemcy wprost nie powiedzieli nam, ani nie wprost, że te przepisy są wdrożeniem przepisów dyrektywy o delegowaniu pracowników. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Do głosu zapisanych jest jeszcze 6 osób. Moja prośba jest taka, jeżeli to możliwe, proszę o 3-minutowe wystąpienia. To jest moja prośba, oczywiście jak ktoś ma potrzebę więcej, ze względu na fakt, że o 17 rozpoczyna się następna komisja. Dlatego państwa prosiłbym o dyscyplinę czasową. Jako pierwszy do głosu zapisał się pan prezes Jan Buczek. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, szanowni panowie przewodniczący, panie i panowie posłowie, szanowni państwo. Przyznam szczerze, że zastanawiam się, jak ten mój głos powinien wyglądać, bo z jednej strony wszystko, o czym tutaj państwo mówicie, to już z naszym udziałem było przedyskutowane. Wiele tych argumentów my sami państwu dostarczyliśmy do działania. Widać, że
że rzeczywiście i po prawej, i po lewej stronie sceny politycznej jest duże zaangażowanie w rozwiązanie tego naszego problemu, za co muszę wszystkim Państwu posłom, którzy dzisiaj zabierali głos, podziękować. I również dziękuję panu posłowi Rudnickiemu, który wyszedł, i dziękuję przede wszystkim Państwu, że na jego styl dyskusji nie zaakceptowaliście. I my też nie zamierzamy w taki sposób dyskutować. Chcę Państwu powiedzieć, że my jako przedstawiciele środowiska przewoźników bardzo dużo uwagi przykładamy do tego, żeby absolutnie nas nigdzie nikt nie mógł zaszufladkować politycznie. Dlatego też rozmawiamy z Państwem i z prawej, i z lewej strony, tak jak powiedziałem, sceny politycznej, żeby już to słowo prawe i lewe nie było źle odebrane. Dopowiedziałem, że chodzi o scenę polityczną. Szanowni Państwo, mówimy o losie ogromnej ilości polskich przedsiębiorców. Mówimy o losie branży, która powstała bez absolutnie żadnej pomocy naszego państwa. To muszę z pełną odpowiedzialnością Państwu powiedzieć. Poza zdarzeniami, które miały w tak zwanym międzyczasie jakieś działania, i trzeba było interwencji, o którą bardzo trudno zawsze prosić zarówno polityków, jak i administrację. Też mamy dobre przykłady tej minionej współpracy w tym zakresie, ale żadnych dotacji, żadnych pomocy materialnych nie otrzymywaliśmy. Stworzyliśmy ogromną branżę. Branżę, którą sami Państwo pokazywaliście jako przykład. Pan prezydent Europy też mówił o transporcie, obecny prezydent Europy mówił o transporcie międzynarodowym jako polskiej specjalności, prawda? Rzeczywiście to już było. Dzisiaj w związku z tym, że bardzo dba nasz rząd o to, żebyśmy zrównali się z naszymi konkurentami zagranicznymi, my polscy przewoźnicy tracimy pomału zdolność konkurencyjną, ponieważ na chwilę obecną, jeżeli się nic nie wydarzy, jeżeli nie będzie żadnego zdarzenia nieprzewidzianego przez przewoźnika, to on ma szansę na takim przejeździe do Niemiec zarobić ledwie 100 euro. Ale jeżeli będzie jakiś kłopot, to przez kilka takich kolejnych rundlaufów będzie musiał odrabiać te straty. W związku z tym mowa o tym, że będziemy musieli więcej zapłacić naszym kierowcom, którzy dzisiaj otrzymają wynagrodzenie, pobory na poziomie około 2000 euro, bo 8000 to nie jest odosobniony przypadek, kiedy kierowcy nasi otrzymują za swoją niełatwą i nieprostą i bardzo trudną pracę. Więc jeżeli byśmy musieli jeszcze dopłacić, to my wypadamy z rynku. Rynek europejski jest zespołem naczyń połączonych. W tych państwach, w których akurat rząd dostrzegł to, że transport międzynarodowy jest bardzo atrakcyjnym z punktu widzenia ekonomicznego państwa branżą, gdzie oszczędzają swoich przewoźników, tam jeszcze mają szansę na tym rynku funkcjonować. My już wypadamy. Można już przytaczać słowa bajki Krasickiego: na oczach przyjaciół psy zające zjadły. Proszę Państwa, my wiemy o tych działaniach, ale te działania naszego rządu są takie bardzo spowolnione. Ja wiem, chodzi tutaj o pewnego rodzaju poprawność, ale my nie mamy, panie ministrze, do czynienia z żadną poprawnością ze strony Niemiec. Oni ignorują wszelkiego rodzaju zasady, po prostu wdrażają przepis i w brutalny sposób narzucają swoją wolę innym. W związku z tym ta pełna determinacja z naszej strony i nie tylko Ministerstwa Infrastruktury, ale wszystkich innych zainteresowanych, bo przecież to jest problem społeczny, a nie tylko ekonomiczny, bo za chwilę jak zaczniemy wypuszczać na rynek pracy bezrobotnych, to wówczas okaże się, że to nie jest problem nie tylko Ministerstwa odpowiedzialnego za transport. W związku z tym oczekujemy
efektów natychmiastowych, szanowni państwo. Tu nie chodzi o żadną poprawność, bo już my przestajemy też być poprawni politycznie. Wiecie państwo dobrze, że został przez przewoźników powołany komitet protestacyjny. Ja też zostałem przyłączony do tego komitetu. Jutro organizujemy pikietę w związku z tym przed ambasadą Niemiec i ambasadą Francji, gdzie chcemy przekazać petycję ambasadorom, że się nie zgadzamy z takim traktowaniem naszych przedsiębiorców, naszych pracowników. Prawdopodobnie również taka akcja równolegle odbędzie się w Bukareszcie w Rumunii. Jednakże wszyscy, bo odbyliśmy w piątek spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń narodowych z państw, które w naszej transzy weszły do Unii Europejskiej, i wszyscy patrzą na nas jak na liderów, panie ministrze. To, że nasz minister z inicjatywą wystąpił do kilkunastu ministrów za granicą i oni podpisali się pod pismem, to jest oczywiście efekt działania naszego ministerstwa. Ale oni dzisiaj czekają na kolejne działanie, na kolejny sygnał. Nie można dzisiaj czekać, że cokolwiek się wydarzy bez naszego udziału. Dlatego, że tak jak słusznie tutaj niektórzy posłowie mówili, nas najbardziej dotknęła ta sprawa Miloga i jeżeli chcemy mieć wsparcie, to musimy być absolutnym liderem tutaj w tej kwestii. W związku z tym chcę powiedzieć, że dla nas sprawa jest oczywista. Gniew naszego środowiska z dnia na dzień rośnie właśnie w związku z tym, że coraz bardziej dotkliwym staje się operowanie na terenie Niemiec, ponieważ już słyszymy, że kontrole, chociaż jeszcze nie ma decyzji, ale już się odbywają. W tym momencie, kiedy Niemcy zostali przez Komisję Europejską zapytani o wyjaśnienie zasad, wyjaśnienie podstaw, w tym momencie powinno być żądanie, żeby w ogóle na ten czas, kiedy trwa wyjaśnienie, żeby był całkowicie zawieszone stosowanie tego przepisu wobec wszystkich rodzajów przewozów. A tego niestety nie uczyniliśmy. Również zwołanie Rady Europejskiej w moim przekonaniu, ja nie jestem politykiem i nie jestem poprawny jak państwo, ale w moim przekonaniu powinno być z definicji natychmiast. Mijają tygodnie, my tracimy już swoją pozycję na tym rynku, a państwo nam przekazujecie dokładnie te same informacje, które mieliśmy kilka tygodni temu. My nie mamy czasu czekać. My jesteśmy gotowi do współpracy, do pomocy. Trzeba to, możemy zademonstrować w bardziej ostry sposób wobec nawet naszego rządu. Nasze niezadowolenie, żeby ta poprawność polityczna naszego rządu na arenie międzynarodowej też była większa. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. No jest rzeczą oczywistą, że nie jest to tylko problem ekonomiczny, ale i społeczny i mamy do czynienia z naruszeniem swobód świadczenia usług i przepływu towarów. Myślę, że co do tego tu panuje pełny konsensus. Bardzo dziękuję. O zabranie głosu proszę pana Macieja Wrońskiego. Maciej Wroński, Związek Pracodawców Transport i Polityka Polska. Szanowny panie przewodniczący, szanowne panie i panowie posłowie, panowie ministrowie, szanowni państwo. Postaram się w miarę krótko uzupełnić to, co już dzisiaj na tej sali zostało powiedziane, a powiedziane zostało naprawdę bardzo dużo. Chciałbym się w pierwszej kolejności odnieść do słów pana ministra Rynasiewicza, bowiem to on jak gdyby odpowiada z ramienia polskiego rządu za polski transport drogowy. Panie ministrze, trudno zgodzić się przy całym szacunku i sympatii z zaprezentowanymi w pańskich wypowiedziach tezami. Może zacznę od tezy pierwszej, że właściwie to nie jest problem, bo państwo prowadzicie monitoring i mieliście tylko 30 zgłoszonych, prawda, zgłoszeń o kontrolach niemieckich. Panie ministrze, problem nie tkwi w tej chwili w kontrolach, bo na to Niemcy mają 2 lata czas i kary nakładane będą w postępowaniach administracyjnych po uprzednim wezwaniu przedsiębiorców do przedstawienia stosownych dokumentów. Problem tkwi, że w tej chwili nasi kooperanci z Niemiec żądają od nas z jednej strony oświadczeń o to, że płacimy zgodnie z Milogiem, z ustawą zasadniczą, z drugiej strony zawierają
aneksach do zawartych umów różnego rodzaju postanowienia, nawet przewidujące kary umowne w wysokości do 500 tysięcy euro w przypadku, jeżeli polski przewoźnik nie spełni postanowień Milogu. Oni się po prostu w tym momencie zabezpieczają, nasi niemieccy kontrahenci, przed skutkami tej ustawy, która bije nie tylko w Niemców, ale także firmy, niemieckie firmy spedycyjne. I tak naprawdę, gdyby pan troszeczkę inaczej sformułował pytanie, którzy z przedsiębiorców odczuli już, bo zostali wyrzuceni z rynku niemieckiego, to podejrzewam, że nie ma takiej firmy transportowej, która nie zetknęłaby się już z tym problemem. Także proszę nie sprowadzać sprawy do 30, prawda, kontroli, tylko proszę zobaczyć, jakie są skutki gospodarcze już w tej chwili istniejących niemieckich przepisów, a te są naprawdę duże. Teraz co do innej kwestii. To trudno się także zgodzić z tezą zaprezentowaną pana ministra, iż właściwie to, co było możliwe, zostało zrobione, albo że zostały nam tylko działania dyplomatyczne. Panie ministrze, my naprawdę doceniamy to, że biorąc pod uwagę inne państwa europejskie, które są zainteresowane Milogiem, polski rząd zrobił najwięcej. Ale to nie oznacza, że nie zrobił wszystko, co jest możliwe do zrobienia. Bo kwestię tą należy rozpatrywać na dwóch płaszczyznach. Płaszczyźnie politycznej i płaszczyźnie prawnej. Jeśli chodzi o płaszczyznę polityczną, to szanowni państwo, zgodzę się tutaj ze zdaniem zaprezentowanym przez pana przewodniczącego Tchórzewskiego, że niemieckie działania godzą w podstawy Unii Europejskiej i godzą w suwerenność Polski. Dlaczego godzą w podstawy Unii Europejskiej? Szanowni państwo, jeżeli śladem Niemiec pójdzie Belgia, pójdzie Francja, pójdą inne państwa, to w ciągu jednego dnia polski przedsiębiorca będzie musiał dostosować się do 3, 4, 5 różnych systemów prawa pracy. I jego umowa z kierowcą będzie musiała zawierać co najmniej tyle elementów, ile będzie systemów prawa pracy, do których będzie się musiał dostosować. Czy to w jakikolwiek sposób jest działaniem proporcjonalnym, umożliwiającym swobodny przepływ towarów, świadczenie usług? No chyba raczej żaden przedsiębiorca z takim zdaniem się nie zgodzi. Jeśli chodzi o godzenie w suwerenność Polski, szanowni państwo, no tak naprawdę proszę tutaj zwrócić uwagę, co Niemcy żądają w swoich przepisach. Otóż one nakazują przedstawiać niemieckim urzędom do oceny polskie umowy o pracę zawarte przez polskich przedsiębiorców z polskimi pracownikami. Przewidują konieczność przedstawiania wyciągów bankowych, wszystkich realizacji po prostu operacji finansowych. Przewidują konieczność przedstawiania regulaminów o pracę i właściwym w tych sprawach są sądy niemieckie. No na litość boską. Już nie mówię o stosownej dyrektywie, prawda, unijnej, która tego zabrania, bo ona mówi, że ocena stosunku pracy należy do tego państwa, w którym jest przedsiębiorca i pracodawca. Ale dlaczego my się w tym momencie godzimy, że niemieckie urzędy tak głęboko ingerują w polskie firmy? To nie jest jednostkowy przypadek. Przewoźników realizujących te przewozy jest w tej chwili około 30 tysięcy. A i jeszcze trzeba pamiętać, że tak naprawdę spłycamy sprawę, mówiąc, że to dotyczy tylko polskiego transportu drogowego, bo nie jest to prawda. Co możemy zrobić i o co byśmy apelowali? Tak naprawdę znowu odniosę się do słów pana ministra Rynasiewicza przy całym szacunku i bardzo dużej sympatii, że czas na wystąpienie do Trybunału Sprawiedliwości będzie wtedy, kiedy Komisja Europejska ewentualnie rozpatrzy sprawę niemiecką. Szanowny panie ministrze, postępowanie przez Komisję Europejską idzie w zupełnie innym trybie na podstawie zupełnie innego artykułu. Komisja Europejska, zanim skieruje sprawę do Trybunału Sprawiedliwości, to pan minister wie o tym bardzo dobrze, pańscy współpracownicy, to upłynie cały rok 2015, zanim Komisja będzie mogła skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości. Później przed Trybunałem Sprawiedliwości rzecz się będzie toczyła być może rok, być może dwa. Ja dam tylko przykład w drugą stronę. Polskie przepisy zakazujące rejestracji pojazdów z kierownicą po prawej stronie. Polska potrafiła się w cudzysłowie migać od tego obowiązku przez prawie 5 lat. W związku z tym, jeżeli to pójdzie takim trybem unijnym, to będziemy mieli znowu 5 lat, czyli tak naprawdę nie rozwiązuje to żadnego problemu, no chyba, że nagle Niemcy pójdą po rozum do głowy, ale nie sądzę. Dlatego też rząd polski
ale i nie tylko. Gdyby udało się zbudować koalicję, byłoby dobrze. Może już w tej chwili dać dosyć mocny sygnał, kierując sprawę w zupełnie innym trybie, bo państwo członkowskie ma legitymację do tego, aby wystąpić ze skargą do Trybunału Sprawiedliwości, nie czekając na rozstrzygnięcia komisji. To, że komisja działa, bardzo dobrze, że działa. I niech działa, prawda, może będą z tego efekty, może będzie wielki nacisk. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby polski rząd już teraz taką skargę złożył. To będzie miało skutek nie tylko prawny, skracając pewną drogę do rozstrzygnięcia przez Trybunał, ale także wyraźny sygnał polityczny. Bo chciałem tutaj powiedzieć, że to nie jest tak, że w Unii Europejskiej trzeba bardzo poprawnie tylko i wyłącznie pytać się grzecznie, prosić o wyjaśnienia. Ja pamiętam sprawę z 2005 roku, kiedy tutaj obecni przedstawiciele, a właściwie nie ci, ale inni, Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali dwa niemieckie autokary, które nie miały licencji wspólnotowej, powołując się na jakieś niemieckie wewnętrzne prawo. Proszę mi wierzyć, w tym momencie poszła natychmiast ostry protest niemieckiego ministra spraw zagranicznych, ambasadora. No taki był, za przeproszeniem, rejwach, ja byłem wtedy dyrektorem departamentu, że pamiętam szef inspekcji, wiceminister właściwy do spraw transportu, wszyscy na dywanik znaleźliśmy się u ministra spraw zagranicznych, bo Niemcy złożyli protest. Oni nie pytali się grzecznie ewentualnie o wyjaśnienie, tylko oni powiedzieli: protestuję. Może już jest czas, bo należy oczywiście rozmawiać grzecznie, ale można raz rozmawiać grzecznie, drugi raz można rozmawiać grzecznie, ale za trzecim razem, jeżeli partner jest głuchy na nasze argumenty, czas jest na protest. Protest jest przewidziany w stosunkach dyplomatycznych i nikomu z głowy korona nie spadnie, ani Niemcy z tego powodu nie rozwiążą Unii Europejskiej, że Polska zdecydowała się na protest. Sądzimy, że warto budować koalicję. Budować koalicję nie tylko na szczeblu ministrów transportu i ministrów właściwych do spraw pracy, ale tak jak pani premier Kopacz, i to działanie oceniam najwyżej ze strony polskiego rządu, zdecydowała się na telefon właśnie do pani Angeli Merkel, wydaje mi się, że należałoby także uczynić na zasadzie: premier dzwoni do premierów innych państw i wspólnie razem wyrażają na płaszczyźnie politycznej protest. Tak naprawdę w Unii Europejskiej każdy patrzy, czy coś jest poprawne politycznie, czy nie. Dopóki to będzie sprawa czysto polsko-niemiecka, to można to w jakiś sposób pominąć milczeniem. No na zasadzie: mają problemy, niech sobie wyjaśniają. Natomiast jeżeli to będzie sprawa Niemcy, a znaczna część państw członkowskich Unii Europejskiej, to będzie dobrze. Teraz kolejna rzecz. To, co powiedział pan minister Polaczek i inni posłowie, czyli ewentualnie inne działania polskie. Ja nie odczułem tego tak, że tutaj jest propozycja, aby wprowadzać jakieś przepisy dotyczące Niemiec, bo to by była rzeczywiście dyskryminacja. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sprowadzić sprawę ad absurdum. Na przykład wprowadzić konieczność przedstawiania umów o pracę wszystkich pracowników delegowanych albo w podróży służbowej na terenie Polski i przeprowadzić wobec wszystkich pracowników kontrolę na lotniskach, prawda, łącznie z tym, że ci pracownicy będą musieli się zarejestrować, przedstawiać dokumenty i tak dalej. Jest to sprowadzenie sprawy ad absurdum, ale może to pokażę w tym momencie prezesom zainteresowanych niemieckich spółek, którzy będą jechali w delegacje, i ewentualnie innym pracownikom, że takie działania są niewygodne. Bo na razie to jest na zasadzie prawa Kalego. Jak Kalemu ukraść krowę, to jest grzech, ale jak Kali ukraść komuś krowę, to jest wszystko w porządku. Tak my oceniamy w tej chwili działania niemieckie. Także jeszcze raz, oczekujemy od rządu skargi do Trybunału Sprawiedliwości, oczekujemy bardziej zdecydowanych działań, nie grzecznego proszenia o wyjaśnienie, tylko po prostu protestu, i to protestu na odpowiednio wysokim szczeblu. Fajnie by było, myślę, gdyby powstała także biała księga, która by przedstawiła te działania, które do tej pory rząd w tej sprawie jak gdyby podniósł, no bo dałoby to informację naszemu środowisku. W tym momencie przepływ tej informacji praktycznie nie jest możliwy. Jedynie ci przedsiębiorcy, którzy śledzą tego typu posiedzenia, mogą co nieco się dowiedzieć, natomiast tak naprawdę nie działają nic, a przedsiębiorca musi po prostu podejmować codziennie decyzje. Oczekiwalibyśmy także, aby polski rząd przedstawił swoje stanowisko, oczywiście nie stanowisko w formie jakichś wiążących zaleceń, za które rząd wziąłby odpowiedzialność, ale co polski rząd radzi w tej sytuacji robić polskim przedsiębiorcom. Bo tak naprawdę polski przedsiębiorca, wysyłając każdy transport, zawierając bądź też rezygnując z kontraktu, podejmuje jakąś określoną decyzję. I fajnie by było, ponieważ to wykracza poza, to są już stosunki międzypaństwowe, gdyby polski rząd dał jasny i wyraźny sygnał,
co mają robić polscy przedsiębiorcy, z zaznaczeniem oczywiście, że nie biorę żadnej za to odpowiedzialności, no bo też nie może, bo to jest też i to rozumiemy i tego nie oczekujemy. Ja przepraszam, jeżeli może moja wypowiedź została odebrana w jakiś tam sposób taki bardzo roszczeniowy, ale wydaje mi się, że to, co powiedziałem, naprawdę nie wykracza poza standardy stosowane w dyplomacji, standardy stosowane na płaszczyźnie dwustronnej i oczekiwałbym na koniec, żeby polski rząd nie oglądał się na Unię Europejską. Tam działa pani komisarz akurat Bieńkowska, bardzo wysoko oceniamy jej działania. Gorzej jest troszeczkę z innymi polskimi przedstawicielami. Niemniej jednak tam to, co jest zrobione, to zostało zrobione dobrze i nic więcej zrobić się nie da, bo takie są procedury unijne. Dlatego czas na działania po prostu polskiego rządu bardziej intensywny. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Apeluję o dyscyplinę czasową. Zabranie głosu proszę pana prezesa Piotra Litwińskiego. Szanowni Państwo, to nie chciałbym powtarzać już tego, co przedmówcy moi powiedzieli. No spotykamy się tu już kolejny raz. Kiedyś zadałem pytanie pani minister Wasiak, co mają robić dalej polscy przewoźnicy? Otrzymałem odpowiedź, że ministerstwo i rząd nie jest radcą prawnym dla przedsiębiorcy polskiego. Środowisko odebrało to jako dużo arogancję rządu w stosunku do, bo ja się nie zapytałem jako Piotr Litwiński, tylko przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego. Proszę Państwa, i dalej powtarzam to pytanie. Będziemy się spotykać, tworzy się zespoły międzyresortowe. Cały czas to samo słyszymy, że coś się robi, choć trzeba podkreślić, że tyle, ile rząd zrobił w sprawie Milogu, to w żadnej innej sprawie, jak ja pamiętam, z 20 lat tyle nie zrobił. Tu zrobił najwięcej, trzeba powiedzieć, ale co z tego? Ja uważam, że mógł nic nie robić, byle skutecznie. Nam potrzebny jest skutek tego działania. Proszę sobie wyobrazić, że tak jak tu kolega przedstawił, pracodawca wysyła codziennie samochód i podejmuje decyzję. I ludzie nie wiedzą, co zrobić, z całej Polski dzwonią i pytają, czy to zgłaszać, czy to nie zgłaszać. Pojawiła się cała grupa prawników, którzy radzą, jak komu pasuje. Tonący brzytwy się łapie, więc przewoźnicy też szukają różnych rozwiązań. W takim chaosie jest łatwo zbłądzić. Do kogo mamy się udać? To rząd jest od tego, żeby nam zapewnił ochronę. My wykonujemy pracę, dajemy ludziom pracę, przysparzamy PKB, a rząd jest od tego, żeby nas ochronić. Tego wymagamy od rządu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Następny w kolejności jest pan Zenon Kopyściński. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowna komisjo, panowie ministrowie, szanowni państwo. Przedstawiciele związków zawodowych od samego początku uczestniczą w spotkaniach, które były organizowane przez Ministerstwo Infrastruktury w tej sprawie. I zastanawiamy się, co jest dla polskich przedsiębiorców uciążliwością dziś. Tworzenie dokumentów w języku niemieckim, w związku z tym 8,5 euro na terenie Niemiec, czy same 8,5 euro na terenie Niemiec, czy też jedno i drugie. Nie ulega wątpliwości, że kierowcy w transporcie międzynarodowym to fachowcy największej klasy w swoim zawodzie. Muszą umieć sobie radzić samodzielnie z różnymi problemami w różnych okolicznościach i pewnie zasługują na godziwe wynagrodzenie. Może to jest 8,5 euro, a może jest to inna kwota. Na pewno nie może to być dotychczasowa minimalna krajowa oraz resztę kwoty nieewidencjonowalnej. A może, szanowni państwo, należy pilnie uchwalić przez Parlament Unii Europejskiej minimalną płacę w Unii Europejskiej i to może rozwiązałoby obecny problem. Byłaby to jakaś wypośrodkowana kwota, obowiązywałaby w całej Unii. Szanowni państwo, polskie ustawodawstwo też nie zawsze było korzystne dla polskich pracowników, a także polskich pracodawców. Chociażby pierwotne zapisy ustawy o drogach publicznych,
gdzie polski kierowca obciążony był karą 3000 zł za każdą bramownicę za brak środków na koncie przedsiębiorcy za opłaty viaTOLL, mimo że kierowca nie jest właścicielem środków transportu i urządzenia viaTOLL. Zanim zmieniono zapisy w ustawie, to tysiące kierowców do dziś nie mogą się wypłacić, a Inspekcja Transportu Drogowego śpieszy się, żeby ściągnąć kary przed zmianą prawa. A są to kary nie na kieszeń kierowcy powyżej 100 tysięcy złotych i więcej. Wysokość kar niczym nie jest uzasadniona. Kierowcy zagraniczni byli w lepszej sytuacji, potraktowani byli lepiej przez polskie ustawodawstwo od polskich kierowców, którzy są także panowie posłowie waszymi wyborcami. Zanim zaczniemy krytykować władze innych państw, stwórzmy polskie prawo przyjazne polskim pracownikom i polskim przedsiębiorcom, bo nie zawsze tak jest. A złe prawo ciężko się zmienia. Bądźmy wrażliwi przy tworzeniu polskiego prawa. Podzielam stanowisko mówców, którzy uważają, że polscy pracownicy zatrudnieni na terenie Polski przez niemieckie firmy powinny zarabiać podobne pieniądze jak ich koledzy w Niemczech. Pewnie dotyczyłoby to dużej grupy polskich pracowników, w tym pracowników niemieckich marketów. Niemniej mam nadzieję, że polski rząd oraz polscy europarlamentarzyści znajdą drogę wyjścia, która będzie korzystna dla polskich przedsiębiorców i polskich pracowników. Dziękuję. Bardzo dziękuję. O zabranie głosu proszę pana Władysława Żero. Dziękuję. Władysław Żero, prezes Stowarzyszenia Przewoźników Podlasia w Białymstoku. Szanowny panie przewodniczący, szanowni posłowie. Ja powiem krótko i na temat. My, przewoźnicy polscy, zbudowaliśmy tak firmy, jak powiedział pan prezes. Do tej pory jesteśmy ludźmi spokojnymi, ale myślę, że miarka się zaczyna przebierać. Pod tym względem powiem krótko. Zrobiliśmy spotkanie jako prezes w Białymstoku u siebie ze wszystkimi służbami, łącznie z wojewodą. Wysłaliśmy pismo do pani premier, żeby w tym temacie wszyscy służby wyrazili te problemy, co my przedstawiliśmy, te trzy. Tak jak już nie mówimy tyle razie o tym jednym, co pan tu przed chwilą mówił, tymi płacami. Każdy pieniędzy chce jak najwięcej, tylko z drugiej strony trzeba je wziąć. Chciałem powiedzieć, że zrobiliśmy te spotkanie z wszystkimi naszymi posłami. Wszyscy posłowie też widzą w tym problem. Pytam się teraz państwa, wszystkich tutaj, to dlaczego my tego nie umiemy to załatwić? I my jako przewoźnicy polscy żądamy od pani premier jasnej deklaracji, że te, co my tam pisma wysyłaliśmy i mogą nas karać, stała publicznie w Sejmie i przyszły cały rząd powiedział, dopóki sprawy nie będą wyjaśnione minimalnych płac różnych tych przejazdów i ryczałtów, my nie będziemy za to ponosić odpowiedzialności. Tak jak kolega powiedział, siądźmy, ustalmy, że te płace wyższe, ale zróbmy prawo jasne, że ja jako prezes stowarzyszenia i prezes swojej firmy wiem, że muszę zapłacić tyle delegacji, tyle ryczałtu, tyle podstawy. A tym dalej się zostajemy, tak jak pan poseł Tchórzewski powiedział, dopłacić 1000 więcej dla państwa, a my dostajemy się dalej w tym samym punkcie. To pytam się, do czego my dążymy? Jesteśmy już tyle lat w tych komisjach, rozmawiamy. Tak jak koledzy mówią, nigdy żadnej sprawy nie dało się do końca doprowadzić. I to samo dzisiaj mamy. Tylko, że teraz już my panowie nie, powiemy krótko, dosyć. My zaczynamy, bo ja tak powiedziałem, ze wszystkimi służbami, łącznie z telewizją, ładnie był program realny, kto ogląda białostocki obiektyw, powiedział, co powiedział redaktor, żeby polski rząd tak dbał o przewoźników jak niemiecki. Oni mają i dotacje do opon, oni z drogów są zwolnieni z opłat drogowych, my płacimy na Niemców, miesięcznie średnio ciężarówka 1000 euro. Płacimy do Polski 150 tysięcy podatków w postaci podatków różnych drogowych. I państwo nas jeszcze dzisiaj mówicie, że tego tematu się nie da zrobić i cały czas przedstawiamy dyrektywy unijne, a Niemcy to są nie w dyrektywie unijnej. Zakończmy te pomówienia i takie przesuwanie z ministerstwa na ministerstwo. Załatwmy tę sprawę raz, żeby my przewoźnicy, bo ja dzisiaj wracam do swojego środowiska i ja już więcej nie mam z kim rozmawiać, tylko została się nam jedna droga. Mało tego, jechałem tutaj dzisiaj, rolnicy blokują drogę, objazdy 50 km. Rolnicy nasze drogi blokują, my za te drogi płacimy, niech to ministerstwo nam za to... My musimy objeżdżać, musimy stać. Nikt na to nie zwraca. I my cały czas jesteśmy krzywdzeni jako przewoźnicy i na drodze, i w przepisach, i w prawie.
Nawet ustawa transportowa, to jest wielki, wielki problem. Temu trzeba zająć się prawnikami z grupy, które na tym panują, nad każdym systemem i pracy, i płacy. I to zróbmy. Nie przewoźnik. Przewoźnik tego nie da rady zrobić. To muszą być się zająć grupy wyspecjalizowane, żeby te polskie prawo było jasne, czytelne i wszyscy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Nim poproszę pana ministra o ustosunkowanie się do wypowiedzi. Jako ostatnia osoba do głosu zapisała się pan Tadeusz Kucharski. Proszę bardzo. Tadeusz Kucharski, Krajowa Sekcja Transportu Drogowego Solidarność. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w tych wszystkich wypowiedziach cały czas mieliśmy informacje tylko o tym, jak ciężko jest naszym pracodawcom, jak ciężko jest przewoźnikom, jakie mają problemy. Natomiast nie mówi się tutaj nic o kierowcach. Liczyliśmy na to, że też usłyszymy tutaj propozycje, jakie zapadną, czy powiedzmy jakieś propozycje wyjściowe, chociaż ze strony pracodawców, jak będą chcieli potraktować również i kierowców. No słyszymy, że kierowcy zarabiają 2000 euro na miesiąc. 2000 euro, proszę Państwa, to jest trochę, to jest dużo, dużo wyżej niż 8,5 euro na godzinę. 8,5 euro daje nam kwotę gdzieś około 6,5 tysiąca złotych przy tych godzinach, które wykonuje kierowca. Nie było problemu. Buntuje się oczywiście cała Europa Wschodnia na te przepisy, które wprowadzają Niemcy, które wprowadzili Niemcy, wprowadzają Francuzi i za chwileczkę będą wprowadzali Belgowie. Natomiast absolutnie nie buntuje się cała Europa, stara Europa Zachodnia. A przecież będą pracowali na tych samych dokumentach. Będą musieli też tak samo tą wielość, mnogość tych dokumentów wypełniać tak samo jak i my. Nie mają tych problemów. Dlaczego? Dlatego, że oni niestety no, pracują na takich warunkach, jakich pracują i na tych płacach, jakie mają. Niemcy wprowadzając płacę minimalną, 8,5 euro, to jest płaca minimalna dla pracowników niewykwalifikowanych, gdzie kierowcy zarabiają no, dużo, dużo więcej. To nie jest 8,5. Oni pracują na godzinę mają 11, 12, czasami nawet 17 euro w niektórych przypadkach, w zależności od specjalizacji. Tak mniej więcej pracują w całej Europie, starej Europie Zachodniej. I chcielibyśmy również doprowadzić do sytuacji takiej, żeby u nas no przynajmniej ta płaca minimalna niemiecka była na tym poziomie i tak byli kierowcy wynagradzani. Jak sami panowie mówicie, są wynagradzani, tylko że my chcielibyśmy, żeby dodatki, czyli te dodatki kompensacyjne nie zastępowały nam wynagrodzenia, a w tej chwili one zastępują. I niestety one są trzykrotnie wyższe niż płaca zasadnicza, bo większość jednak kierowców pracuje na płacy minimalnej, czyli mamy 1750 zł. Mówimy o firmach małych, które tak niestety pracowników wynagradzają. Praca u nas jest tańsza, ale nie chodzi o to, żeby ona była niewolnicza, bo głównie w tym mamy problemy. Zaniechania wieloletnie doprowadziły właśnie do tej przepaści zarobkowej. Panowie żeście bardzo dobrze zarabiali w momencie, kiedy był ten boom. I sami zresztą wiecie, że nawet w ciągu ostatniej dekady ponad trzykrotnie wzrosła ilość firm przewozowych i prawie czterokrotnie wzrosła ilość pojazdów w transporcie, tylko mówimy o transporcie międzynarodowym. Natomiast również nic się nie mówi o transporcie krajowym, jakie mamy problemy i jak są wynagradzani również pracownicy w transporcie krajowym i jakie mają warunki do pracy, bo mają o wiele, wiele gorsze warunki do pracy, jeśli chodzi o kierowców międzynarodowych. Nie będę tutaj wypowiadał się na temat tych działań w stosunku tylko i wyłącznie do Niemców, bo to byłoby to, o czym powiedział kolega Broński, no byłyby to jednak działania faktycznie dyskryminujące, bo my byśmy podejmowali działania tylko w stosunku do Niemiec, a to byłoby niedozwolone. Niemcy wprowadzając te przepisy zrobili to dla wszystkich. To samo i Francuzi i prawdopodobnie to z tym samym wnioskiem szykują się Belgowie, ale nam głównie zależy na tym, żebyśmy tą pracę, którą panowie wykonujemy dla was, żebyśmy byli za tą pracę dobrze wynagradzani, uczciwie, solidnie, a potem wspólnie, razem możemy walczyć z patologią, która no według nas wszystkich tutaj w pewnym sensie dotyczy nas wszystkich i również i kierowców firm transportowych. W ostatnich dekadzie
tak jak powiedziałem, przybyło, doprowadziło się do sytuacji takiej, że jeden drugiemu zabiera pracę i nie ma pracy dla tych uczciwych, zaczynamy jeździć prawie na granicy rentowności. Stąd również, panowie mówicie, nie mamy pieniędzy na to, żeby dać na podwyżki, bo jest po prostu firm transportowych za dużo. I to jest zemsta za to, co nie planowaliśmy. No taka jest prawda. Jedni drugim zabierają pracę. Panowie, wyjeżdżają kierowcy za granicę i siedzą czasami tydzień czasu, czekają na ładunki powrotne. My mówimy o warunkach pracy kierowców i te warunki mają być zmienione. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Oddaję teraz głos panom posłom wnioskodawcom. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, Szanowni Państwo, tak naprawdę jedno zdanie podsumowania można by zbudować wokół słowa skuteczność. To słowo tutaj padło. Nam naprawdę nie zależy na tym, żeby otrzymywać informacje o tym, ile razy i kto i jaki przedstawiciel rządu polskiego spotyka się ze swoim odpowiednikiem, albo ile napisał pism, albo ile odbył narad. Nam chodzi o to, żeby temat był skutecznie załatwiony. W związku z tym, że z odpowiedzi pana ministra nie tylko nie wynikało, aby były perspektywy na jego skuteczne załatwienie, ale przede wszystkim w mojej subiektywnej ocenie brak jest pomysłu na to, żeby tę sprawę załatwić. Chciałbym zapowiedzieć w imieniu grupy posłów, że zaproponujemy Komisji Infrastruktury i docelowo dwóm pozostałym komisjom, które dzisiaj również procedowały, przyjęcie projektu dezyderatu do rządu z konkretnymi propozycjami działań, bo wygląda na to, że ktoś tego nie zaproponuje i to stanowisko chcemy też uzgodnić z reprezentantami środowiska transportowego, no to niczego dobrego się nie możemy spodziewać, a padło tutaj też to zdanie, które jest kluczowe. To my jesteśmy liderami na tym rynku i to rozwiązanie niemieckie głównie bije w nasze firmy transportowe. Jeżeli to my nie zaproponujemy konkretnych rozwiązań, to trudno się spodziewać, że ktokolwiek zrobi to dla nas. Stąd grupa posłów zaproponuje projekt dezyderatu w tym względzie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę, panie pośle. Pozwolę sobie na uzupełnienie jako osoba upoważniona przez wnioskodawcę, podobnie jak pan poseł Piotr Król do reprezentacji wnioskodawców. Szanowni Państwo, wielokrotnie tutaj padały stwierdzenia, zwłaszcza ze strony przedstawicieli środowiska, że to kolejne posiedzenie, na którym padają te same argumenty. Szanowni Państwo, nie bez przyczyny to posiedzenie jest kolejnym, na którym padały argumenty, ale miały one padać w obecności ministra spraw zagranicznych. Dzisiaj o tym, jak polski rząd traktuje ten problem, świadczy nieobecność ministra spraw zagranicznych. Przypomnę, że minister spraw zagranicznych ma 6 zastępców. Dzisiaj minister spraw zagranicznych wydelegował w swoim imieniu 2 osoby, panią dyrektor Departamentu Komitetu do Spraw Europejskich oraz panią starszą specjalistę w Departamencie Komitetu do Spraw Europejskich. Szanowni Państwo, dzisiaj zabrakło głosu MSZ-u. Dzisiaj minister infrastruktury odnosi się do kwestii, które leżą w kompetencji ministra spraw zagranicznych. Dlatego też uważam, że nasze założenia, które legły u podstaw zwołania tego posiedzenia komisji, okazały się płonne. Nasze nadzieje przede wszystkim okazały się płonne. Dzisiaj nie jest obecny tutaj na sali minister spraw zagranicznych. Szanowni Państwo, mówię to z pełną determinacją, bo minister spraw zagranicznych wiedział od 2 lat o tym, że w Niemczech będzie płaca minimalna. Ja rozumiem, że w MSZ-cie może nie czytają Forbesa. Przepraszam, to nie są złośliwości. Być może czytają Newsweeka, ale na pewno czytają Gazetę Wyborczą. Zacytuję za Newsweekiem z 27 listopada 2013 roku. Niemcy, jest porozumienie koalicyjne. To cytat. I tutaj informacja. CDU, CSU i SPD osiągnęły w środę nad ranem porozumienie w sprawie umowy koalicyjnej, która ma stanowić podstawę programową nowego rządu Angeli Merkel. I dalej za Newsweekiem.
Płaca minimalna była głównym postulatem SPD, Merkel i tak dalej. O płacy minimalnej tutaj Newsweek już pisze, Gazeta Wyborcza, Forbes i inne portale informują w listopadzie 2013 roku, że będzie ona wynosiła 8,5 euro. Gdzie był minister spraw zagranicznych? Gdzie były jego służby? Ja miałem nadzieję, że dzisiaj się tego dowiemy. Co minister spraw zagranicznych chce w sprawie zrobić? Co ma nadzieję zrobić? Dzisiaj padły pytania na początku posiedzenia tej komisji. Na te pytania nie udzielono odpowiedzi. Dzisiaj padały pytania, czy minister spraw zagranicznych w sprawie podejmuje jakiekolwiek działania. Zero odpowiedzi. Dzisiaj padły pytania dotyczące aktywności rozmów z przewodniczącym Rady Europy, jak go państwo dźwięcznie nazywacie, prezydentem Tuskiem. Zero odpowiedzi. Dzisiaj odpowiadał tylko sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu. Proszę państwa, czy Ministerstwo Transportu prowadzi politykę zagraniczną w tym państwie? Dlatego też, jak powiedział pan poseł Piotr Król, będziemy występowali z projektem dezyderatu i będziemy zwoływali w trybie nadzwyczajnym kolejne posiedzenie Komisji Infrastruktury i na pewno wystąpimy do marszałka Sejmu ze skargą na postawę ministra spraw zagranicznych. W sprawie ważnej spośród 6 swoich zastępców minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna nie wydelegował żadnego na dzisiejsze posiedzenie w sprawie jednej z ważnych z punktu widzenia interesów gospodarki narodowej. My dzisiaj nie rozmawiamy, szanowni państwo, o tym, czy z Angelą Merkel dzisiaj minister spraw zagranicznych tańczy kontredansa, czy powinien tańczyć tango. My dzisiaj mówimy o przyszłości sektora transportu drogowego w Polsce. I dzisiaj minister spraw zagranicznych, uważam, cały ten problem zlekceważył. Ja nie odnoszę się, tak jak pan prezes powiedział, do wypowiedzi jednego z posłów, który wyszedł, który mówił o tym, że dzisiaj posłowie PiS-u krzyczą. Z litości się nie odniosłem do jego wypowiedzi, bo ona świadczy o kompletnym ignorancji, braku wiedzy na temat tego, o czym tutaj dzisiaj się mówi. Dzisiaj tutaj nie ma podziałów, jak powiedział jeden z posłów, nie ma podziałów na posłów jednego, drugiego, trzeciego klubu parlamentarnego. Dzisiaj oczekujemy podstawowych odpowiedzi na temat tego, dlaczego polski rząd w sprawie nie robi nic od, okazuje się, nie od wczoraj. Minister spraw zagranicznych, do znudzenia będę powtarzał, wiedział o całej sprawie od 2 lat. Minister spraw zagranicznych i jego służby w szczególności wiedziały o tym, że podstawą umowy, wielkiej umowy, bo tak jest nazwana w Niemczech, wielkiej umowy koalicyjnej w Niemczech jest płaca minimalna. Dzisiaj minister spraw zagranicznych, proszę państwa, podpisuje z innymi ministrami list 18, który jest miękki aż do przesady. Panie ministrze, nie zgadzam się z panem, że to jest kwestia dyplomacji, bo jeżeli niemiecka minister pracy Andrea Nahles z SPD w dniu 23 stycznia publicznie odrzuciła możliwość rychłych zmian w obowiązującej od początku roku ustawie o płacy minimalnej, której domagają się koalicjanci, jeżeli minister pracy w rządzie Niemiec mówi, cytuję, radzę wszystkim, żeby zostawili ustawę na razie w spokoju, to o czym my mówimy? Co to za miękkie oczekiwania? Z tego powodu chcielibyśmy się zwrócić do Republiki Federalnej Niemiec. Co to oznacza? Kto dzisiaj reprezentuje interesy państwa polskiego w Unii Europejskiej? Jest ktokolwiek taki? Bo ja odnoszę wrażenie, że nie ma. Że dzisiaj wszystko to, co się dzieje, to jest tylko gra pozorów. Być może infantylne zachowanie tych, którzy myślą, że cokolwiek mogą. Ale tak naprawdę nie mogą wiele albo nie mogą nic. Bez obrazy i bez urazy wskazuję tutaj przede wszystkim na resorty zainteresowane problemem od początku. Bo dzisiaj kluczową rolę odgrywa minister spraw zagranicznych, którego tutaj niestety na tej sali nie ma. I cokolwiek by zostało powiedziane, to będzie tylko i wyłącznie łagodzenie problemu.
I jeszcze raz powtórzę, panie przewodniczący, panowie przewodniczący, nie zostawimy tego problemu i nie dlatego, że zbliżają się wybory. Wyborami, drodzy państwo, argumentowaliście każde zachowanie opozycji przez ostatnie 3,5 roku. Każdą negatywną ocenę zachowań i działań rządu. Nas interesuje to, co będzie po wyborach. Nas interesuje to, co zostawicie. Czy tylko spaloną ziemię, czy jeszcze będzie co zbierać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu, obydwu panom posłom wnioskodawcom. Chciałem tylko tyle powiedzieć, że bardzo dziękuję, że jesteście zaangażowani wspólnie, mam nadzieję, problem rozwiążemy, bo tym problemem wspólnie staramy się zajmować od początku i niezależnie od tego, jakie oceny tutaj dzisiaj były sformułowane. Pewnie wszyscy chcielibyśmy, żeby ten problem został rozwiązany natychmiast, ale jeżeli jest to sugestia, że nie zostawimy tego problemu, cytuję, bo jesteśmy w opozycji, to ja po prostu z taką oceną fundamentalnie się nie zgadzam, bo jesteśmy naprawdę, dzisiejsza debata wskazuje, że jesteśmy wszyscy po jednej stronie, problem mamy i problem należy rozwiązać, należy się z nim po prostu zmierzyć. W tym momencie oddaję głos, zanim będę formułował wnioski, oddaję głos panu ministrowi Rynasiewiczowi. Informuję wysokie połączone komisje, w szczególności pana przewodniczącego Adamczyka, że tutaj reprezentowany jest rząd na tym posiedzeniu w osobach dwóch ministrów. W związku z tym nie ma braku właściwej reprezentacji rządu. Chciałbym, żeby to jednoznacznie wybrzmiało. Proszę, panie ministrze. Panie przewodniczący, wysokiej komisji, szanowni goście. Ja chciałem powiedzieć, że bez względu na te oceny, które ze zrozumiałych powodów często krytyczne były wygłaszane przez czy to posłów wnioskodawców, czy też parlamentarzystów zabierających głos w dyskusji, czy też przedstawicieli strony społecznej, to chciałbym stwierdzić, że aktywność polskiego rządu w tej sprawie była, jest i będzie, i to wszystkich resortów tu wymienionych, i ministra spraw zagranicznych, i ministra pracy i polityki społecznej, jak również ministra infrastruktury i rozwoju i samej pani premier. Bo decyzja o powołaniu zespołu międzyresortowego i, tak państwo wiecie, zaangażowanie w rozmowę na szczeblu Komisji Europejskiej czy też z kanclerz Niemiec są tego dowodem. Państwo mówicie, że mamy już marzec i w ciągu tych dwóch miesięcy, bo mamy początek tego trzeciego miesiąca bieżącego roku, naprawdę dużo się wydarzyło i reakcja polskiej strony była jak najbardziej właściwa. Ja nie umiem znaleźć innego słowa w działaniach, które były podejmowane przez polski rząd w relacjach ze stroną niemiecką, czy z innymi krajami europejskimi, czy z samą Komisją Europejską, jak działania dyplomatyczne. Nie każdemu akurat to pojęcie odpowiada w tym obszarze, który chcemy jak gdyby załatwić dla Polski, w sensie pozytywnych działań dla branży transportowej, no ale to były działania dyplomatyczne. No tak to należy ujmować i tak powiedziałem, nie umiem znaleźć innego wyrażenia. Każdy powinien robić to, co do niego należy i ja dziękuję wszystkim tym organizacjom, które naprawdę bardzo aktywnie włączyły się w te działania. No często oczywiście krytyczne w stosunku do polskiego rządu, co też jest zrozumiałe, ale jednocześnie aktywne na tym obszarze, który wspiera działania, czy to w Komisji Europejskiej, czy też nawet w odniesieniu do Niemiec i między innymi ZNBD, czy innym organizacjom, które aktywnie w tym uczestniczą. Naprawdę bardzo chciałbym podziękować tym wszystkim przewoźnikom, którzy też to rozumieją również, jak również też przedstawicielom związków zawodowych, bo o tym też od dłuższego czasu rozmawiamy i
Też mamy z tym poważny problem, próbujemy to w jakiś sposób rozwiązać, co też nie jest łatwe, nawet po reakcjach na sali było widać, że to nie jest problem łatwy do rozwiązania. I nie chcę mówić, że się nie zgadzam, ale chciałem powiedzieć tak, że jak słyszę, że jedynym skutecznym działaniem, to, które było ostatnio podejmowane, to jest ta wielość działań w relacji z Komisją Europejską, też ostatecznie oceniona przez niektórych przedmówców jako nieskuteczna. Dlaczego mówię, że, ale muszę użyć tego sformułowania, że się nie zgadzam, bo Komisja Infrastruktury od kilku lat w porozumieniu z rządem doprowadziła do wielu rozwiązań korzystnych dla branży transportowej. Ja przypomnę choćby ustawę tak zwaną antykryzysową, którą wspólnie uchwaliliśmy w ostatnich latach. I to był też krok milowy, wtedy tak to ocenialiście. Teraz oczywiście niekoniecznie trzeba to pamiętać, ale ja z kolei to pamiętam i dlatego mówię, że nie zgadzam się z takim stwierdzeniem, że w ostatnich latach nic nam się nie udało zrobić, bo nam się udało tak naprawdę bardzo dużo rzeczy zrobić. To jest oczywiście moja ocena, ona może być nazwana oceną subiektywną. Jeszcze raz powtórzę, że we wszystkich tych obszarach, tym krajowym, którym zajmuje się zespół międzyresortowy, jak również tym zewnętrznym, międzynarodowym, rząd będzie czynił wszelkie starania zmierzające do tego, aby tą bardzo ważną sprawę dla branży transportowej, jak również dla Polski, pozytywnie załatwić. Teraz może jedno zdanie jako poseł również. Bardzo mi się podobał wniosek pana marszałka Jurka, poparty przez pana posła Litwińskiego. Szkoda, że nie uzyskał akceptacji innych posłów i nie został tu zgłoszony do rozpatrzenia przez trzy komisje, bo wydaje mi się, teraz powtarzam, mówię jako panie poseł. Panie ministrze, mamy w gronie prezydium propozycję, także... Ale mogę sobie wyrazić to zdanie, chciałem je wyrazić, więc... chciałbym powiedzieć, że tak tutaj się przewijało to również we wcześniejszych wystąpieniach. Każde działanie, czy to podjęcie wspólnej opinii przez trzy komisje, czy to nawet można iść dalej. Ja już nie będę podpowiadał do końca, co można zrobić dalej z tym, żeby to było jeszcze mocniejsze, bo można. Jest to działanie, tak jak powiedziałem, bo każdy za coś odpowiada i myślę, że w tych relacjach, które my mamy z Komisją Europejską, takie działanie, czy to Komisji, czy samego Sejmu, byłoby wskazane. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Wysokie Komisje, Szanowni Państwo, w następstwie tej dyskusji, która tutaj miała miejsce w gronie prezydium, skonsultowaliśmy, mamy propozycję następującą, aby trzy połączone komisje przyjęły stanowisko w tejże sprawie, jeżeli chodzi o, mamy draft, już nawet mam przed sobą, niemniej jednak zechcemy skonsultować, jeżeli chodzi o język i sformułowania, bowiem proponujemy, aby to stanowisko było przyjęte i skierowane do pani premier Ewy Kopacz, a także do naszych parlamentarzystów w Parlamencie Europejskim. Co do dalszych propozycji, niewykluczone, że w następstwie tego stanowiska doprowadzimy do debaty w sali plenarnej, ale powiadam, to wymaga jeszcze dalszych konsultacji. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu co do... Oczywiście przygotujemy na piśmie i wtedy przedstawimy połączonym komisjom do przyjęcia to stanowisko, oczywiście w trybie pilnym, nie ulega wątpliwości. Czy jest sprzeciw do takiej propozycji? Sprzeciwu nie słyszę, wobec tego wniosek prezydiów połączonych komisji został przyjęty. Propozycja tego stanowiska przyjmiemy, przedstawimy. Proszę bardzo, pan poseł Litwiński. Panie przewodniczący, czy właściwie wysokie prezydia, pewnie będziemy się jeszcze jako komisję w tym czy w podobnym gronie spotykali. Mam nadzieję, że niewiele razy i zakończymy to jakąś satysfakcją. Ale jednak nawiązując do słów mojego przedmówcy, pana posła Adamczyka, pamiętajmy też dobrze, ja nie chcę tutaj wchodzić w polemikę, tylko kiedy szukamy najbardziej merytorycznego podmiotu w rządzie, niezależnie od reprezentacji, że pan minister reprezentuje ci cały rząd, to pamiętajmy, że dokładnie tym analizowaniem barier ustawodawstwa danego państwa zajmują się biura radców handlowych.
przy ambasadach, które merytorycznie podlegają Ministerstwu Gospodarki. No i chyba nie muszę tłumaczyć, że Ministerstwo Gospodarki byłoby tutaj właściwe, żebyśmy również w tym gronie rozmawiali. Minister spraw zagranicznych sprawuje nadzór polityczny i dyplomatyczny, a nie merytoryczny w tym zakresie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Wysokie komisje, wobec wyczerpania porządku zamykam posiedzenie. Dziękuję Państwu za udział. Idę jeszcze.